Serce mi wali jak dzwon na wysokiej skale. Noc spędziłem w karczmie, by strażnicy nie nabrali podejrzeń, gdybym prędko wyjechał nocą. Ktoś jednak odkrył, że Beitild nie pojawiła się w kopalni. Mam nadzieję, że udało mi się wymknąć z miasta niepostrzeżenie. Dobrze, teraz droga mi na zachód. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej niesamowitej opowieści drogi w świecie uniwersum The Elder Scrolls. Oczywiście witam Was w Skyrimie bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek przygód Derwana z Daggerfall. Udało mi się zbiec z włości przynależących do pod jurysdykcję Jarla Gwiazdy Zarannej. Udałem się na zachód, jednakże droga, jak widzicie, nie przebiega mi łatwo. Są gdzieś moi przeciwnicy, którzy za mną nie biegną, ale ciągle czuję jakby na sobie ich oddech. Dobra, może pobiegnę po prostu dalej tę oto drogą. Udało mi się opuścić już tutaj tę północ i jestem właściwie w tym momencie na granicy, za granicą już z włościami. Zbliżam się do granicy z włości miasta Falkred, także powoli osiągam swój cel. A dlaczego Falkred? Przepraszam, nie Falkred, tylko Markard. A dlaczego Markard? Ponieważ kolejne zadanie, które dała mi Astrid, jest właśnie z Markardu. Niejaka Muiri, szefowa apteki. Apteki, jakżeż się ta apteka nazywała? Oj, momencik, to nie będzie takie proste. Dlaczego żelazną strzałę wyjąłeś, kolego? Tak to nie będzie. Dobra, ten padł. W porządku, czas wyjąć tutaj nie broń. Nie mogę się doczekać, aż zajrzę do twojej. Och, moment. Coś mi tutaj nie zaskoczyło. A prześwit jest pod siódemką. Dobrze. Dobrze, podpalony. Tak, dobrze, udało się. Jest jeszcze kolejny łucznik. Muszę zmienić strzały na lepsze. Dobra, udało się. Jeszcze jeden. Tutaj. Tym razem, dobra. Deszcz mi tutaj nie sprzyja ewidentnie. Wręcz nie jestem w stanie go trafić w ogóle. Dobra, jest. Pierwsze trafienie. Cholera, odsunął się. Dobra. No. Są każici. Każici bandyci. Dobra, była ich trójka. Mam nadzieję tylko. Dobra, przeszukajmy. Ametyst. No tak. Ach, bez pancerza. Strzał niekoniecznie strzały, dobra. Tamta dwójka jeszcze mi została do sprawdzenia, tu jest ten jeden. Nic szczególnego. Może ci bandyci po prostu polowali z głodu na przejezdnych. No nic, w porządku, dobra. Niejaka Muiri,
z apteki, ze sklepu zielarskiego, apteki, coś takiego, w Markarcie. Wiedźmi Wywar, właśnie, tak nazywa się ta apteka. Znalazła kontakt z Mrocznym Bractwem i wydała kontrakt. Pomodliła się do Nocnej Matki i przyszedł czas na wykonanie właśnie kontraktu, który wskazuje Muiri. Zabicie celu. Ale wpierw ja muszę się z nią skontaktować. A skoro już idę w stronę Markartu, no to czas zakończyć tę zakazaną opowieść i przekuć amulet Gauldura z tych kilku części, które oczywiście przy sobie mam. Jest to w miarę po drodze z tego, co widziałem. Zerknę tylko na mapę. Mogę? Nie mogę. Dlaczego nie mogę? Jeszcze raz. O, teraz. Tutaj, a ja mam iść tutaj, także mam tutaj wszystko po drodze. Jestem tutaj już właściwie na włościach, w sumie to należących do Białej Grani. Ani Falkret, ani Markart. Mógłbym pójść tędy. I chyba tak zrobię, bo jak będę szedł tędy, to bardziej będzie to naokoło. W porządku, więc tutaj odbiję w prawo, dosłownie tutaj na tym rozdrożu. I dalej oczywiście już pojadę konno. Przyzwę sobie wierzchowca i on gdzieś został tutaj w ferworze walki z tyłu. Ale moment, to jest to... Tak, tutaj jest ta pułapka, ale może warto przeszukać te skrzynie. 35 sztuk złota i jeszcze dekokt harcownika. Może się przydać ta mikstura. W porządku. Troszeczkę przyciszę muzykę. Chciałem ją delikatnie podgłośnić, bo żeby... No tak, muzyka jest... Może być spokojnie tyle. Dobra, żeby po prostu tutaj móc... Oj. Karnawas, ten Markart. Dobrze, niestety tutaj nie jest to spolszczone. No nie szkodzi, nie szkodzi. Jesteśmy na dobrej drodze. No podejrzewam, że w tam, gdzie mam przekuć amulet, w tym miejscu, nie wiem jak to miejsce wygląda, będzie dosyć... Będzie to wyzywająca sprawa, ale tutaj niestety muszę się pozbyć tych żelaznych strzał. Engsel, strzała poszukiwacza i krasnoludzka, troszeczkę gorsza. Jeszcze elfie. Dobrze, w takim razie póki co elfie, jeszcze jedną rzecz chcę zerknąć. Czy coś mi się tutaj przypadkiem nie popsuło? Jest ekspert, dobrze. To tak gwoli dla kafo, w dalszym ciągu. Gwoli sprawdzenie, czy czasem coś się nie poprzestawiało w opcjach samo, albo czy ja nie przestawiłem. No raczej sam to nie bardzo. Dobra, jestem na dobrej drodze teraz. No i tutaj właściwie pierwszy raz będę wkraczał w rejon, który nazywa się Pograniczem i podejrzewam, że troszeczkę trudności mi tutaj nastręczają renegaci. O, proszę bardzo, jest już coś nowego. A, to są po prostu myśliwi. Kot szablozębny. Nie, 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 nie teraz, nie teraz. Nie teraz. Bardzo dużo bestii wyłazi w czasie deszczu w Skyrim. To jest wręcz niespotykane, można powiedzieć. I jestem troszeczkę zdziwiony. O, i tutaj rozpoczynają się włości. Tutaj rozpoczynają się włości pogranicza, tak zwane. Ja tutaj będę miał oczy dookoła głowy najlepiej. Proszę bardzo. Pierwszy posterunek renegatów. No nic. Stoi na mojej drodze, zatem może po prostu przyczaję się tutaj. Czy koń idzie za mną? Idzie za mną. Ponownie idzie za mną. Dobra. Oj, widzą mnie niestety. Tak, renegaci. W dodatku szabrownicy. Ale dlaczego mojego wierzchowca bijesz, kobieto? Ło, cholerka. Dobra, to trzeba będzie rozegrać troszeczkę ostrożniej jednak. Jestem ciekaw, gdzie tutaj grę zapisałem, tak właściwie. Prawdopodobnie będę musiał się wrócić i to grubo. No tak, grę zapisałem tuż przed nagraniem wstępniaka. Dobra, w takim razie szybka podróż. Szybka podróż, tylko gdzie? Tylko gdzie? Co najwyżej farm, ta Carnsdale. Dobrze. Okej, to ja sobie tutaj zrobię szybką podróż i widzimy się już za chwilę. Kiedy tylko dotrę na miejsce. Dobra, jestem na miejscu. Odpuściłem tą walkę, którą miałem tutaj wcześniej dosłownie. Chwileczkę wcześniej.
z racji tego, że no, śpieszyłem się, żeby tutaj dotrzeć, więc tych bandytów na rozdrożu można powiedzieć, że nie zostali oni zabici. Także dobra, w porządku. Momencik, wierzchowcu mój kochany, stój tutaj i czekaj. I ja jeszcze raz spróbuję się tutaj rozprawić z tym nieciekawym towarzystwem. Raz jeszcze. Teraz powinno mi się już udać. No właściwie to zabójstwo z ukrycia i tak dalej, no to jest to... To jest ta moja mocna strona, no. Także dobrze. Widzę chyba tutaj kogoś, tak? Czy mi się wydaje? Nie, to jest tylko namiot. Tutaj. Momencik. Ach, już mnie ktoś zauważył, dobra. Ta, która mnie wcześniej zabiła. Oj, trzeba uciekać. Niestety. Momencik, miksturki. No, tutaj to powiem wam, że... Oj, nie to. Nie to. Dobra. To udało mi się opanować. W międzyczasie się może podleczę troszeczkę. A, jakiś drgawek dostała jeszcze w dodatku. Ciekawą oni mają broń. Mi się generalnie bardzo podoba ich... bardzo podoba mi się ich... no... uzbrojenie i ich zbroje. No są takie klimatyczne. Proszę, jaki mieczyk. Tylko, że strasznie ciężki. Dlatego... No i przez to jest też mniej warty zapewne. Dobra. Słońce troszeczkę już zachodzi. Mam nadzieję, że... że nie będę musiał nigdzie tutaj w pobliżu tych... tych renegatów rozbijać ogniska. Nie jestem w stanie namierzyć. Jest tam ktoś, dobra. Okej. Czy ona tutaj przyjdzie, czy... O, jest tam ich trójka, widzę. Nie zdążyłem strzelić. Za długo to trwało. Zobaczmy, gdzie ona wyjdzie. Oni są tutaj bardziej czujni jakby, kurczę. No to są... Renegaci to są tacy wojownicy, którzy oni jakby... No to... Ich całe życie to jest jakaś walka, więc... Podejrzewam, że też troszeczkę dlatego... Są tutaj dla mnie tacy wyzywający. Dobra, ja sobie z powrotem założę elfie strzały. Zapiszę tym razem grę, bo nie zapisałem jej przecież chyba. Czy zapisałem? A nie pamiętam już, mniejsza z tym. No, no i zobaczmy, zobaczymy zaraz. Jak to tutaj będzie? Coś tam, jakiś patrol idzie. Moment, ja strzelę w te schody. Okej. Jest tam, jest. Kurde, akurat skończył mi się, że tak powiem, zoom. Strasznie długo mnie próbują namierzyć. Momencik, mikstura kondycji. Mam jakąś miksturę kondycji, obfitej nawet. Dobra, wezmę sobie obie. Teraz spróbuję tutaj dziabnąć. A, nie udało się niestety. Bo troszeczkę za daleko jestem. Teraz? Za daleko. Zdecydowanie, może w cieniu się skryję. W końcu cień to mój sprzymierzeniec. No, dawaj, dawaj. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Na razie to ja elfie strzały tylko marnuję. Jest, dobra. Już mnie nie widzą?
Reduta przy złamanej wieży. Tak, już jestem w ukryciu. Dobra. Okej. Jeszcze mnie ktoś widzi. Zaraz mnie zobaczą. Wtedy to już nie będzie czasu na... Ach, jednak nie, dobra. Jakby tu ewentualnie spróbować... O! 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 Mój konik ma problemy. Och, dostał. Dobra. Wycofał się. Póki co przynajmniej. Wraca. No. A, no tak, nie mam... Nie miałem żadnych... Dobra, na razie sobie odpuszczę tego kota. Nie miałem żadnych tutaj właściwie... Moment. Momencik. Dobra, tam jeszcze ktoś szedł, widziałem. Jeszcze jest jakiś wartownik na pewno. Moment, może wrócę się troszeczkę tutaj. A, właśnie, nowy poziom jest dostępny. Dobra, to zerknijmy. W przerwie tego napięcia wręcz. Kondycja. Myślę, że trzeba będzie też w broń jednoręczną w końcu pójść. W końcu przydałoby się pójść w tą broń jednoręczną, chociaż łucznictwo jeszcze troszeczkę. Wolniej teraz te perki idą naprawdę. Tutaj jest 2 na 2. Tutaj mamy co? Zmniejsza koszt wykonania potężnych ataków o 15 punktów kondycji. Niesamowita siła. Potężne ataki broniami jednoręcznymi zadają dodatkowe 15% obrażeń za każdy punkt kondycji. O, proszę bardzo. Niesamowita siła. Bardzo dobry perk. Tak przynajmniej wygląda. Przekonamy się w akcji. Koniku, ty tu czekaj, nie? Wiesz, co masz robić. A ja się cofnę troszeczkę tutaj. Bo mam pewne przeczucia. Oj, tak, wiedziałem, że ktoś mnie będzie tutaj próbował dostrzec. I już mnie ktoś... Och, cholera jasna. No nie. Dobra, padł. Tak, i ci teraz już mnie mają właściwie. Dobra. No to pojedynek na łuki. Nie wiem, czy nie za wysoko. Oczywiście, że za wysoko. Dalej za wysoko. Dobra, dostała. Albo dostał. Dobra, jeszcze. Teraz już chyba poleci, co? Nie, dość. Cholera, uleczyła się? Podleczyła się chyba, dobra. To może tak, na wzgórze, tutaj. Okej. I prosto w łepetynkę. Ta jest, prosto w oko właściwie. To chyba wszyscy renegaci. O ile się nie mylę. Chyba wszyscy, dobra. W porządku. Co my tutaj mamy? Trzy elfie strzały, pomniejszy klejnot duszy, orkowy sztylet. Bardzo słabe strzały. Bardzo słabe strzały ci renegaci tutaj mają. A podejrzewam, że tutaj w tej reducie będzie ich więcej. Ja tylko straż przyboczną tutaj. To jest ogromny fort. Więc tutaj będzie ich naprawdę sporo w środku. Dobra, są elfie strzały moje. To bardzo dobrze. To są te wszystkie, które... Granat bez skazy, elfia strzała. Ta jest... Norski lekki hełm okularowy. O, ciekawe. Ale nie będę tego zabierał. O, w porządku. Ja mam chyba tutaj jakieś surowe mięsko. A o ile się nie mylę. Gotowane nogi, tak. Dobrze. I jeszcze mam coś z trolla. Smażony tłuszcz. Posoka wiły. Nie. Tego nie będę gotował. O, dobra, niech będzie taki chowder. I teraz co jeszcze? No nic więcej. Czyli z mięsa trolla nic nie mogę zrobić póki co, a mam ich chyba aż 20 sztuk, o ile dobrze pamiętam. W porządku, dobra.
jest mój wierzchowiec. Jeszcze tutaj mam jakiś worek. Został jakiś worek, przeszukam. Sól, bardzo dobrze. Okej, to moment, ja sobie tutaj troszeczkę przycupnę, zaczynam się rozgrzewać. Rzucę okiem na statystyki. Jestem bardzo głodny i bardzo mi się chce pić. To też może tłumaczyć moje słabsze osiągi w walce i tak dalej, dobra. No to trzeba się posilić troszeczkę. Okej. Jeszcze bym coś rzucił na ząb. Dobra, to jeszcze jedna. Jeszcze jedna porcja. Teraz wypił zupę, a zupa jednocześnie gasi pragnienie i syci, także zupa się opłaca. Dobra, no i jeszcze tutaj troszeczkę. Dobra, w porządku. No i chyba jest dobrze już teraz. Rzućmy okiem na statystyki. Tak, jest wszystko ok. Wyłączę je, zapiszę grę i ruszamy dalej. Dobra, a bo tutaj się robi ciemno, a ja nie chcę tutaj przy tej reducie nocować. Z racji takiej, że przecież... A, może stąd zeskoczę, nie powinno mi się nic stać. A, tutaj są jakieś kolce. Wolę nie ryzykować. Dobra. A, tutaj jest niskie zejście. Dobrze. Dobra, zdobyczy z tego kota szablozębnego na razie pobierać nie będę. No ale już na samej granicy... Na samej granicy pogranicza. Na samym początku pogranicza już przywitali mnie renegaci. No dobrze. Ruszamy dalej. Robi się coraz ciemniej, a teraz w tym momencie w mojej aktualnej oprawie graficznej problem jest taki, że noce są bardzo ciemne. Bo mają być ciemne, więc są ciemne, dlatego dobra, moment. Jeszcze przede mną jest jedno miasteczko, jak widzę. Markarskie i gdzieś tutaj mam się udać, więc muszę iść cały czas głównym traktem. Dobra, po prostu nigdzie nie zboczać, nie zbaczać. No chociaż zobaczymy, co przyniesie czas, co przyniesie droga. Cóż ciekawego mnie tutaj jeszcze spotka. Dobra, to jest, to będzie kart Western i Markart w tamtę stronę. Moment. Prosto do Markartu chyba jeszcze nie. No nie, 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 nie. Ale tutaj jest. Przez jakieś przełęcze górskie droga, jakby. Dziwnie, że ona prowadzi tam w dół do Markartu. Na mapie to tak nie wygląda. Przynajmniej nie ma to sensu na mapie najmniejszego. Dobra. Zahaczymy w takim razie o to Kartwasten. Z mojej kopalni, nie będę się mieszał. Nie będę się mieszał na razie w nic. Tutaj. Wolę się w to nie mieszać. Ale zaraz, moment. Gdzie tu jest jakaś droga w ogóle? Ach, ja zjechałem do Kartwasten. No, czyli... Dobrze pokazywał. Dobrze pokazywano tę drogę. Dobra. Nie, tędy nie. Tu jest wejście chyba do tej ich kopalni, o której mówią. A no jeszcze prosto. No, zboczyłem jednak z trasy. Kiedy zostanie otwarta kopalnia? Czyli jednak tutaj w dół. Dobra, tędy, tak? Dobrze? Dobrze myślę. W porządku. No to prosto, prosto przed siebie. Prosto cały czas przed siebie. Cienie strasznie. Tutaj możecie mieć wrażenie, że gra się zrobiła bardzo ciemna, że jest bardzo kontrastowa. Słuchajcie, tu jest taka sprawa, że słońce, jeżeli gdzieś jest za jakimiś skałami, górami, ono po prostu rzuca cień, no normalny cień, tylko że no, jesteśmy przyzwyczajeni standardowo do tego, że właściwie światło cienie domyślnie właściwie to tak naprawdę nie istnieją. Ja jeszcze w dalszym ciągu troszeczkę będę eksperymentował z tą grafiką, bo tak jak mówiłem, nie sposób jest po prostu to wszystko ustawić na czuja, a ja nie mam też na tyle czasu, żeby poustawiać wszystkie profile, presety, modyfikacje, po czym wejść do gry, spędzić w niej kilka godzin, żeby sprawdzić każdą lokację, czy nic nie jest fioletowe, czy wszystko się wczytało, czy wszystko działa dobrze, czy nic nie konfliktuje. Moment.
Kolejni renegaci, dobra. Ale koniku, ty poczekaj. Na bogów nie! Oj. Zrobimy to tak. Dobra, koniec. Proszę, nie zabijcie. Dobra. Jeszcze jest ich tam dwójka. Dobra. Jeszcze. Strzela z łuku. Dobra, tutaj muszę być ostrożny, bo jestem dosyć poważnie ranny. Okej. Dobra, podejdę do niego. Dobra, to była trójka. Czy to jest jakieś renegackie miasto? Miasto, no raczej to jakaś wioska. Ale jest ich tutaj... O, łuk renegatów. Wygląda dużo lepiej od falmerskiego, także... No, może ja ten falmerski po prostu wyrzucę. Łuk... A nie, on jest lepszy. Nie, on jest dużo lepszy. On jest bardzo dużo lepszy. Dobra, to ja ten łuk renegatów... Nie będę go dźwigał. Wartość nie jest na tyle wysoka, aby go było warto dźwigać. Dobra. Trzeba się troszeczkę podleczyć. Na dwie łapki. Na dwie ręce. Dobra. Mój wierzchowiec został tam. Dobra, są wszystkie... Wywar celnego strzału. O, oczywiście, że to się przyda. Jak najbardziej. Rękawice renegatów. Proszę bardzo. One praktycznie... W ogóle ta ich broń, ten ich pancerz, no broń właściwie też, tutaj nie... W żaden sposób jakby nie poprawia żadnych statystyk. Jak na razie jeden z gorszych pancerzy, jakie udaje mi się znaleźć od przeciwników, to te renegackie. Dobra, jak tam moja droga? No... O, dobrze, to ja sobie tutaj już zaznaczę zakazaną opowieść. W porządku. Okej, i będę musiał zaraz tutaj zejść w prawo, czy w lewo z traktu? W lewo właściwie. Dużo kopalń na pograniczu, to już druga. Kopalnia Kolskegr. Dobrze. Kopalnia Kolskeg. W porządku. Dobrze. I teraz tak, żebym ja tutaj nie zboczył gdzieś w lewo. Chyba poszedłem troszeczkę za daleko. Ale rzeczywiście, że poszedłem za daleko. Zaraz za kopalnią była ta odnoga. Ach, kurczę. No dobra. Za chwileczkę tu będziemy. Gdzieś w jakiejś tam przełęczy. Zaraz, tutaj jest jakiś... Jest jakaś ikona, której nie znam w pobliżu. Ach, miałem przejść przez most. Dobra, kopalnia jest tu i przez most. Dobrze, będzie to pasować. A czy tu jest jakieś zejście? Nie, to jest przepaść. Trudno tu zejście, dobrze. Już widzę, że amulet trzeba będzie przekuć w jakiejś jaskini. W porządku. Gdzieś tutaj. Tak, gdzieś tutaj. Dobra. Tu jest, widzę, dużo takich, kurczę, właściwie... Nie pomyślałbym, że to jest główna droga, chociaż no, tak trochę to przecina. Dobra, zobaczmy, co to za jaskinia tutaj jest. Podejrzewam, że to jest to. Jest znacznik. Tak, to będzie tutaj. Gdzieś pod wodospadem jakby. Niejako. Oj, tak, pod wodospadem. Skała wartkiego nurtu. Dobrze. Zostawiam wierzchowca. Czy on za mną idzie, czy nie? Stoi. Dobra, czekaj, koniku. No to wchodzimy. Czas w końcu rozwiązać tą zagadkę, rozwiązać to zadanie.
No bo ile można się z nim bujać, że tak powiem. Dobra, mu humor. Biały kapelusz. Grzyby jak w każdej jaskini, można by powiedzieć. I coś mi się wydaje, że tutaj już ktoś będzie. Już ktoś tutaj będzie. Tam są drzwi na szpon. Ja tego szpona chyba mam. Pęcherzyca. Wyglądało jak mieszek. Ja chyba mam tego szpona, o ile się nie mylę. Moment, założę sobie latarnię, bo to jest w końcu jaskinia. Działa latarnia, działa. Dobrze. Coś tam rozświetla. Może nie dużo, ale zawsze coś. Tutaj są... Któż to? Łowca przygód. Szpon szmaragdowego smoka. Czyli będzie tutaj pułapka, jak rozumiem. Jest mikstury uzdrowienia, wytrych. Zaginione legendy Skyrim. Ja już to czytałem, tak? Czytałem to, jak widzę. A dobrze. Skoro to czytałem, to tego nie biorę. Prastary dekret. Niech to miejsce zostanie zapomniane na zawsze, niech zniknie z kart historii, niechaj ludzie już nigdy o nim nie mówią, niech jego nazwa przepadnie na wieki. Ty, który wchodzisz, zdaj sobie sprawę, to miejsce zapieczętowano wielkim kosztem. Uszanuj tych, którzy stracili tu życie, zawróć i pozwól im spoczywać w pokoju. No dobrze, weźmy to. Jest szpon. Ale widzę, że nic tu się nie zadziało. Podejrzewam, że może po prostu ten łowca przygód tutaj aktywował wcześniej tę pułapkę i teraz ona już jest nieaktywna. No dobra, wejdźmy do środka. Teraz tak, trzeba użyć według odpowiedniej kolejności oczywiście to. Szpon... szmaragdowego smoka. Och, i nic tutaj nie widzę. Nic nie widzę. Czy da się to jakoś przybliżyć? Da się to przybliżać. Dobra. Szmon szmaragdowego smoka. Nie ten, ten, ten. O, tak. Dobra. Niedźwiedź. Delfin i... Cóż to jest? Siedząca istota? Nie, to jest chyba ten taki... Tak, to będzie... To będzie ten wąż chyba. Dobrze, niedźwiedź, delfin czy... Niedźwiedź, ryba i wąż. W porządku. Niedźwiedź. Jest. Ryba. Jest. I. Cóż tu jeszcze mamy? Tak, i to. Dobra. No to wchodzimy. Czyżby mi latarnia zgasła? Ach, chyba nie mam paliwa. Co to za dźwięki? Który teraz tutaj szpon będzie musiał wejść, bo zapomniałem tak właściwie. No nic, sprawdźmy, który to. Kościany chyba. Dobrze, to jest kościany szpon. Przynajmniej tak mi się wydaje. A no to jeszcze raz. Szpon kościanego. Nie, kościanego, nie szmaragdowy.
To chyba nie jest kościany. Czy kościany? Kościany chyba. Tak, to będzie kościany. A więc co mamy tutaj? Jakieś dwa... Dobra, to są chyba dwa ptaki i smog. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, no to to. A, głowy wilka. Nie, to nie są głowy wilka. To jest głowa wilka. Nie mam pojęcia, co to jest do teraz, powiem szczerze. To i smog, tak? No bo tutaj nic innego właściwie nie ma, więc no cóż innego by mogło być. Tak. No to to miejsce jest dużo lepiej zapieczętowane i zabezpieczone. Co mnie tu czeka? Podejrzewam, że sam Gauldur, skoro tam byli tylko jego synowie. No już niedaleko, bo właściwie nie muszę nigdzie przechodzić. Tylko prosto tutaj. Ło, ależ komnata. Nie wiem, obejść to dookoła. No dookoła tego nie obejdę, bo tu i tak są jakieś spady, no nic. Troszeczkę mnie martwi, co się wydarzy, gdybym tutaj wszedł w to miejsce. No jak na razie nic tutaj się nie dzieje. Coś mnie wykrywa. Tylko pytanie co? Coś słyszę. Oj, to chyba będzie niebezpieczne. Jezu, ja mu nic nie robię. Ja mu nic nie robię. To mnie przeraża teraz. No to będzie ciekawie. Dobra, to może jakaś odporność na ogień chociaż. Albo może coś... Miałem miksturę harcownika bodajże. Spowolnienie... No nie wiem. Zwiększę sobie zdrowie i wywar odporności na magię, dobra. Dobra, sługa nie żyje. Teraz tak, ja się obawiam, że oni zaraz powstaną na nowo jakby. Albo i nie. Dobra, tamten jest. Dobra, nie, wygląda na to, że nikt ich nie ożywi. Jest mój król. Ja mu z łuku nic nie robię.
Wygląda na to, że tylko ogień jest tutaj w stanie coś zdziałać. Próbuję mnie zamrażać. Co tam jeszcze jest? Cholera jasna. W dodatku jeszcze znają tłum. Łuk straciłem. Rozbroili mnie. Dobra, jeden cień nie żyje. To były tylko iluzje. Kurczę. Dobra. Jest kolejny. Oni mnie gdzieś rozbroili z łuku mojego. Nie jestem w stanie łuku wyjąć. Dobra. Coś czuję, że ja tylko jak na razie te iluzje załatwiam. Może kiedyś w końcu trafię na właściwego. To był ten właściwy, tak? Tak, to jest ten właściwy. Nie, to nie był on. To on? Wygląda na to, że to on. Tak, to jest on. No pięknie. Trzeba będzie chyba przeprosić się z magią. I troszeczkę tej magii użyć. Zniszczenie. Mam tylko płomienie właściwie, tak? Fajnie to. Dobra. Może kiedy pokonam wszystkiego iluzję, on jest wtedy słabszy. Może tak być, nie wiem, kurczę. To jest ten prawdziwy. No tak. Jest tutaj. Jest tam ich jeszcze trochę. Dobra. To jest ten prawdziwy, dobra. Czyli pokonując jego iluzję, jakby go bardzo osłabiam. Dlaczegoż on poszedł do wyjścia? Cholera. Może ja nie mam dopuścić do tego, żeby się tu znalazł. Dobra, jeden. Czyli od nowa lecimy. W porządku. Jest ten właściwy. Jeżeli ja mu pozwolę tutaj się teleportować z powrotem, to on znowu ich stworzy. Dobra. Dobra. Aha, okej, okay, tego mi się udało. W porządku. Dobra, chyba zaczynam to łapać, o co tutaj chodzi. Jeszcze jakbym tak znalazł mój łuk, to byłoby super. Tu jest kolejny. Jirik. O kurde. On się opiera. On opiera się mocy tej broni właściwie. Próbuję mnie mrozić. Dobra, odporność na mróz. Dwie od razu. O ile to w ogóle robi różnicę, czy ja wezmę jedną, czy dwie. No. Moment. Może zwykłej broni się nie będzie opierał w takim razie. Jak na razie widzę, on się każdej opiera. Strzela za mnie kolcami. Dobra, leczenie. Tu jesteś. Tu jesteś. Wytrącę go z równowagi chociaż. Dobra, przedświt, może tym razem... I jasna cholera, no nie wierzę.
na ostatnim etapie tej walki. No nieciekawie jest, nieciekawie. Dobra, trzeba się będzie tutaj uzbroić porządnie. Strzały sądziciela, aż dwie, no nie no, troszeczkę za mało. Elfi strzały, 16. Dobra, niech będą poszukiwacza na razie. I żelazne wyrzucam, kompletnie wszystkie. No dobra, wchodzimy tam w takim razie. No ale okej, teraz już wiem, czym to się je właściwie, czym ich się je, można by powiedzieć. Dobra. A więc tak, pierwsza część. Druga i trzecia. I zapis gry już w tym momencie. Jest Mirkul. Dobra. Dobra, sługi raczej padną szybko. Po co ja kucnąłem w ogóle? Dobra. Może mi się go uda w tym miejscu zabić, ale ty mi przeszkadzasz, Draugrze. Padaj, padaj, padaj. Dobra, udało się. To kolejny. Dobrze. No i ponownie mnie tutaj rozbroili. Dobra, i teraz to są te iluzje, które trzeba pokonać najpierw. W porządku. Dobra, jeden. Jeden, drugi. Pięknie. Jestem. Dobra, to jest prawdziwy. Padaj. Ty też padaj. Dobra. W porządku. Uzdrowienie. Oj, chyba prawdziwego trafiłem. No. Dobra. Gdzie jesteś? Znowu. Dobra, to jestem prawdziwy. Okej. Okay. To teraz tak. Jad Haurusa? Czy to mu coś da? Wątpię, ale spróbujemy. Dobra, odporność. Momencik. Wywar zdrowia. To co wcześniej. Odporność na magię. Celny strzał, no nie za bardzo, bo. No bo jak. Jeszcze gdzie jest ta mikstura, czy wywar harcownika, czy dekokt harcownika? Momencik. Czy ja tego nie zabrałem w końcu? Nie no, wydaje mi się, że ja to brałem. Może ktoś z was to teraz widzi, ja tego nie widzę niestety, więc... Jestem prawdziwy, tak? Tak. No nie, teraz nie mam z nim szans, no bo on...
Dobra, czy ktoś tu do mnie dojdzie? Dobra. Kurczę, wiecie co wam powiem? Nie pamiętam jak ja to zrobiłem, że ja go pokonałem wtedy. Czy po prostu może trzeba bardzo szybko pokonać te... O, jest tutaj. Oj, ale jak on mnie raz tylko sięgnie, to już jest prawie po mnie za każdym razem, więc... Momencik. Pomniejsze uzdrowienie. Coś tam jeszcze mam. Dobra, kondycji. Ja mu coś robię teraz, ale... No tak, za długo to trwa chyba po prostu. No więc właśnie. Pierwszy. Oj, to jest ten właściwy. Nie, 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 nie pozwolimy mu. Czy może już teraz będzie? Do sięgnięcia. Nie, nie jest do sięgnięcia jeszcze. Obfite uzdrowienie. Uciekamy. Dobra. Oj, kurde, no i zwiał, no. Dobra. No i znowu. To nie to. Oj, moment, moment. A to nie jest to. Kurczę, myślałem, że to mój łuk. A to nie jest mój łuk. Ach. Dobra. Oj, coś mi się udaje. Coś mi się udaje. Oj, dobra. No, jeszcze, jeszcze to nie to. To jeszcze nie to. No. Cholera. Ale dobrze myślałem. Dobrze myślałem. Dobra, teraz chyba się uda. Nie, kurde, jeszcze trochę, no. Jeszcze, jeszcze.
A, jednak się udało. Wystarczająco go osłabiłem. No dobra. I został ten, Jirik. On jest płonący. Podejrzewam, że tutaj będzie problem z tym, że on jest odporny właśnie na tą... Na esencja. Nie. Odporność na ogień. O, dobrze, tak. Odporność na ogień. O, przywrócenie zdrowia, to się przyda. Dobrze, że ja mam tutaj troszeczkę rzeczywiście tych... Zabójcza trucizna. O, może to... Jestem ciekaw, czy to zadziała. No, udaje mi się go... Za każdym razem, jak na razie... Udaje mi się go za każdym razem powstrzymać. Wytrącić z równowagi przynajmniej. O, dobra. Jeszcze. Leczenie. Okej. On też nie ma nieskończonej many, więc... No, gdzie się pojawisz? Tam jesteś. No chodź. Chodź tutaj do mnie. Nie strzelaj kolcami, tylko chodź do mnie. Kurde, zamarzam. A wtedy jestem od razu słabszy. Czyżby mi się udało? Na to wygląda. Ile trwała ta walka? Cholera jasna. Już? To wszystko? To chyba wszystko. No to było coś. To było coś. Dobra, ja tu muszę poszukać mojego łuku. Oni mnie gdzieś tutaj rozbroili. Jest. Dobra, mam łuk. W porządku. Muszę go od nowa przepisać chyba. Tak, muszę go od nowa przepisać. Dobrze. No nie było to łatwe. Nie poszło mi łatwo. Nie poszło mi bez problemu niestety. No ale cóż. Dobrze, czy jest stąd jakiś skrót? Bo ja wiem, że tutaj często bywają przeróżne skróty. Gauldur, jeszcze coś. O, proszę, złoto. No tak, dobra. No właściwie, jaki skrót? Ta jaskinia była płytka dosyć, więc nie ma tutaj, nie ma sensu tutaj liczyć na skróty. Dobra. Jeszcze się tutaj coś otworzyło. Ostrze Sithis. Dużo warte. Podejrzewam, że to jest dwuręczna broń. Żelazna włócznia łowcy. Nie, to nie. I jeszcze kufer. Daj to cierpienia. Szata przywołania adepta. Nie. Wytrychy owszem. Zbroja barbarzyńskiego bohatera. Ciekawe. Zwój strażniczego kręgu. Jeszcze złoto. Dobra. Jestem ciekaw tej zbroi. Zbroja barbarzyńczego bohatera. Jak ja w tym będę wyglądał? No tutaj to ja niewiele zobaczę, bo jest tak ciemno, że masakra... Nie. To nie dla mnie. Dobra, gdzie było to wyjście? Bo ja tak chyba tu poszedłem troszeczkę nie tak, jak należałoby. Nie, no dobrze chyba poszedłem. Moment, gdzież to tutaj wyjście było stąd? Czyż tutaj? Tutaj, no tak, tutaj, dobra. No to udało mi się tutaj klątwę Gauldura przełamać. Nareszcie.
No nie wiem, ile odcinków temu ostatnio, ile odcinków temu w ogóle zaczynałem to zadanie, no ale chyba troszeczkę minęło, troszeczkę czasu minęło. Dobra, no to wychodzimy stąd i no i nic, no i kierunek Markart. Dotrzemy do Markartu dzisiaj, no mam nadzieję, że dotrę do tego Markartu, no i zobaczymy. No i zobaczymy. Cóż ta Muiri ma tutaj w zanadrzu? Co ta Muiri chce? No tak, jest już bardzo późno. Dobrze, latarnia się świeci, mój wierzchowiec jest. Dobra, myślę, że do Markartu uda mi się raczej wjechać. Daleko to nie jest, to jest bardzo blisko wręcz. Dobrze, trzeba zaznaczyć zadanie. Nie czas na łzy. No i powolutku zmierzamy w stronę Markartu. Latarnia jest przy pasie, zresztą drogi są tutaj dobrze oświetlone, fajnie to wygląda. No i można będzie zobaczyć, no wykonać wreszcie to właściwe zadanie. Nie ukrywam, że ja teraz, jeśli chodzi o Mroczne Bractwo, no to chcę tutaj wręcz priorytetowo wykonywać te questy, te zadania. Całą resztę, którą napotkam po drodze, ewentualnie zostawić na kiedy indziej. No tutaj jest na tyle już ciemno, no zresztą jest no 21:20, więc no jest ciemno, jest po prostu późny wieczór i cały ten majestat tego miasta jest w tym momencie niewidoczny, a miasto jest naprawdę architektonicznie, jest naprawdę wykonane, jest zrobione kapitalnie, jest tutaj taka perełka architektoniczna w Skyrim, można powiedzieć, ten Markart. Miasto, które jest przytulone do zbocza góry. Ja to tak sobie nazywam po prostu. Dobrze, docieram do stajni. W stajniach zostawię oczywiście konia i... No i wchodzimy. Nie planowałem do Markartu prędko przychodzić, no ale skoro już... O, jestem bardzo głodny. No tak, walka mnie wycieńczyła. No ale skoro już Mroczne Bractwo mnie kieruje do Markartu, no to dlaczegoż by nie? Strażnicy nic do mnie nie mają. No to dobrze, wchodzimy. Markart to w ogóle chyba jest pradawne miasto Dwemerów. Dwemerów. O, moja siostra pięknie by wyglądała z tym. Należy do renegatu! Jest tam kto? Aha. Nie trzeba było tu przyłazić. Chwała renegatom! Co? Za mój lud. Cholera. Cofnijcie się wszyscy. Straż Miejska Markartu ma wszystko pod kontrolą. Tak, właśnie widzę. Dobrze, no tak, widać nie tylko podróżni są nękani przez renegatów, ale i... Trzeba pozbyć się ciała, no tak, to jest dla was największy problem w tym momencie. Dobra, w porządku. Ja idę od razu do tej apteki. Chociaż może najpierw bym skorzystał z odpoczynku. Nie chcę tutaj po nocy póki co się szwendać. Gdzie tu jest jakaś karczma? To mnie interesuje w tym momencie. Może ktoś z miejscowych mi powie. Cóż to za szaleniec? Agent renegatów tutaj w mieście. No właściwie to nic mi nie powiesz ciekawego, jak widzę. Dobra. To mi zepsuło cały dzień. No może i ci zepsuło cały dzień, no ale cóż. Opuszczony dom jakiś. Gdzież ja tutaj mogę znaleźć jakąś karczmę? Topografia tego miasta jest... Słyszałem, że ona jest właśnie... I pamiętam, że ona jest kiepska. Taka skomplikowana i... No jak to krasnoludzkie miasto, no wiadomo. Zwykle karczmy są gdzieś w pobliżu wejścia do miasta. No nie gdzieś wyżej, na wyższych poziomach, no ale cóż, no nic. Nic, no zobaczymy. Jeszcze raz, czy tutaj nie? Tu jest porzucony dom. Tu jest jakiś dom handlowy. Czy tu? Nie, nie, nie. To jest jakby jakieś, kurczę, nie wiem.
Skarbczyk? Zajmiemy się resztą. Idź dalej. To i tak nie moja sprawa. Zgadza się. Nie twoja. Ja tu chciałem po prostu spytać, no ale nikt, widzę teraz, każdy jest zaaferowany tym bandytom i nikt mi tutaj nie chce pomóc. Zajmiemy się resztą. Idź dalej. Gdzież tu może być gospoda? Co tam jest? Co tam się świeci? Kurde. Dobra, to nic. Pójdę do tej Muiri. Chociaż jestem generalnie zmęczony, głodny i chce mi się pić. A tu jest Muiri, no proszę. Kurczę, no myślałem, że skoro... Chcesz coś do picia? No, niezła obsługa. Oczywiście. No, skoro mnie zadanie kierowało do jakiejś apteki, to myślałem, że oznaczona jest apteka, dlatego nie patrzyłem na ten budynek w ogóle, no ale dobra. Muszę przypomnieć kleprowi, żeby tu posprzątał. Być może mój... Może po prostu Muiri jest teraz w karczmie. Czemu tak na mnie patrzysz? To gospoda srebrnokrwista. Pozwolę ci zgadywać, do kogo należy. Do srebrnokwistych. Dobra, chcę wynająć pokój, karczmarzu. Jasne, masz dobę. No i ty mnie możesz zaprowadzić, bo tu jeszcze nie byłem. Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Jest Muiri, ale to dobrze. Kolejny podły dzień w odlewni. Ale dobrze, nic nie szkodzi. Z Muiri sobie najwyżej porozmawiam rano. To jedyne, co masz mi do powiedzenia? Daj znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Dobrze. To jest elf. Dobra. Zamykam sobie tutaj drzwi. O ile się da? Da się. Ciężkie metalowe drzwi, masakra. Dobra, jest równo 22, no to pośpimy sobie 12 i 11 godzin. O, może tak. Tak będzie najlepiej. Powinno być w porządku. Dobra. No i? No i chyba okej. Tak, jest 9 rano, a mój Ri ciągle w karczmie. No nic, dobra, no to porozmawiajmy. Przybyło Mroczne Bractwo. Mroczne Bractwo? O rany, naprawdę tu jesteś. A więc czarny sakrament rzeczywiście zadziałał. No nie da się ukryć, mój Ri. Powiedz, czego ci trzeba. Czego chcę? By Alan Dufont stracił życie. Ma zostać wytropiony i zaszlachtowany jak świnia. Ach, no potrzebuję więcej szczegółów, bez owijania w bawełnę na Citysa. No właśnie, no to tak jak Wiedźmin, też potrzebuję więcej informacji na temat zagrożenia. Bez owijania w bawełnę. Muiri. Uspokój się. Nie wiedziałam o tym, gdy byliśmy razem, ale tak naprawdę Alan jest przywódcą pewnej bandy oprychów. Bandytów. Renegatów może jeszcze? Zadekowali się w starych krasnoludzkich ruinach Raldbdar. Niedaleko Wichrowego Tronu. To ich baza wypadowa. Idź do tych ruin, znajdź Alana Dufonta i zabij go. Nie dbam o jego znajomków. Zrób z nimi co chcesz. Ale Alan ma wyzionąć ducha. Wichrowy Tron. No dobrze, tak się stanie. Świetnie. Gdy już zginie, zapłacę. Złotem. Odłożyłam nieco i mam nadzieję, że wystarczy. Ale, no cóż, jeszcze jedna sprawa. Interesuje cię to? No słucham. Jeśli zdołasz, zabij jeszcze jedną osobę. Nie musisz, bo tego nie ma w umowie. Ale jeśli ci się uda... Zapłacę nawet więcej. Chodzi o Nilsin, łamaczkę tarczy z Wichrowego Tronu. Jeśli Nilsin także straci życie, porządnie cię wynagrodzę. Nilsin, łamaczka tarcz. No nie wydaje mi się, aby w kodeksie Mrocznego Bractwa były tak zwane fuchy, więc... Na pewno tego nie będę robił w imię Mrocznego Bractwa. No, ale jestem ciekawską osobą z Daggerfall, więc opowiedz mi, Muiri, wszystko. Dlaczego chcesz śmierci Alana? Udałam się do Wichrowego Tronu, by spotkać się z łamaczami tarcz, moimi starymi, bliskimi przyjaciółmi, z którymi dzieliłam żałobę.
Niedawno zamordowano Frigę. Spotkałam Alana w gospodzie, gdy zalewałam smutki. Był przystojny i czarujący. Mówił do mnie: piękna Lilio z mych snów. Alan sprawił, że już nie cierpiałam, ale to wszystko były kłamstwa. Wykorzystał mnie, zniszczył moje dobre imię oraz przyjaźń z łamaczami tarcz. Wiesz, czemu Alan był w Wichrowym Tronie? Dowiedział się o morderstwie Frigi, więc postanowił zaprzyjaźnić się z rodziną i gdy byli pogrążeni w żałobie, obrobić ich do czysta. Alan wykorzystał mnie, by dostać się do kręgu moich przyjaciół. Teraz wszyscy myślą, że jestem jakimś potworem. Alan Dufont odebrał mi życie. Teraz ja odpłacę mu tym samym. No. Podejrzewam, że ta Nilsin łamaczka tarcz po prostu tak z tym Alanem się ku sobie, dlatego musi umrzeć, czyż nie? Nie rozumiesz? Byłam dla Towy jak córka, siostra Nilsin i Frigi. Rodzina nie chce jednak uwierzyć w moją niewinność, bez względu na to, co mówię. Mm-hmm. Nie mogą zrozumieć, że zostałam wykorzystana? Że ja także opłakiwałam Frigę? Nie. Zostałam potraktowana jak śmieć i odrzucona. Może wraz ze śmiercią Nilsin Towa zda sobie wreszcie sprawę, co straciła. Może wtedy dojrzy, że byłam dla niej córką tak samo jak pozostałe. A jeśli nie, to niech utonie we własnych łzach. Ha, muszę to porządnie przemyśleć, ale czy coś jeszcze? Chciałam sama zabić Alana. Nilsin też. Jednak zabrakło mi odwagi. Uważyłam nawet specjalną truciznę. Wyciąg z lotosu. Może ci się przyda. Po prostu pokryj nią broń, a potem... No wiesz. W porządku, dziękuję. Jeżeli jest to silna trucizna, to mi na pewno pomoże. No nic, no to w drogę. Jeszcze im wszystkim pokażę. Do Wichrowego Tronu. No, sam nie wiem, co mam o tym myśleć. Alain, w porządku. Na niego jest... Kobieta zaatakowana na środku ulicy. A no tak, wszystko tak, w porządku? Tak. Udało ci się dojrzeć sprawcę? Wiesz co, musiało mi umknąć, przepraszam, ale ja tutaj... Nie musisz mnie przepraszać. Mam tylko nadzieję, że w przyszłości ósemka będzie dla nas łaskawsza. O, chyba ci to wypadło. Jakaś notatka, wygląda na coś ważnego. No, nic mi nie wypadło. To twoja notatka, co to w ogóle znaczy? Moja notka? Nie, jest twoja. Musiała ci wypaść z kieszeni. Mhm, dobra. Precz mi z drogi, bo naprawdę nie mam ani czasu, ani ochoty tutaj bawić się w jakieś nie wiadomo co. Dobra, wyłączę sobie tą latarnię. Póki co, nie jest mi potrzebna teraz. O, no ciekawie się zaczyna. Astrid dała mi kontrakt. Dała mi kontrakt. No dosyć taki, bym powiedział, kontrowersyjny. A to ze względu na to, że po prostu, no... Kto tu ma tam taki dobry humor? Aj, renegaci zabijają na ulicy obywateli, oni mają taki dobry humor, no coś ciekawego. Słuchajcie, no ciekawe zadanie mi dała Astrid, no bo... będę musiał, no... Mam dylemat, bo szkoda mi tej Muiri troszeczkę, no ale jednak, no nie wiem czy wykonam jej drugą, czy spełnię jej drugą prośbę i zabiję tą Nilsę. Coś mi się wydaje, że nie będzie to zgodne z kodeksem Mrocznego Bractwa. No ale nic, w każdym razie to wszystko i tak w kolejnym odcinku. Dziękuję wam wielkie za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnej części przygód Derwana z Daggerfall. Trzymajcie się, bywajcie.